No i fajnie, tak bombakle. No bo bombakle. Co? Bombakle! Bombakle to jest stolica. Bombakle, pussy man! Taki debil. O, się ja jesteś... Dobrze. Mi się różni Ameryka od USA, nagle usłyszałem Chopina ze streama. Chopin, graj! No gram! To jest... Owsiku, Jakubie D, czym się różni USA od Ameryki? Nazwą. Ojej, no, to już może Ameryka jest kontynentem, a USA jest państwem. No tak. To Owsik mi odpowiedzieć, Andrzeju. Myślałem, że to miało być podchwytliwe, typu, że to jest to samo, ale... No, no nie jest. Kurde, jeden się idę do kibla. Bo to gdybyś powiedział, czym się różni USA od Stanów Zjednoczonych Ameryki? Owsik. Sraniem, kurwa. Ja, tak, właściwie to jeszcze Wojtyły powinniśmy spytać. Wojtyła, a jak to było? Nie, no ale już nie tak. Owsik to nie jest moje dziecko, ja nie mam dzieci. Chyba. No to jesteś Wojtyła, moim chyba, chciałeś dziecko Chopina? Ja chyba, kurwa. Owsik jest twoim synem w loże. Jesteś ojcem Iwanym jego. Wojtyła, w loże jesteś ojcem Owsika. O, mi lata ten lore. Nie jestem ojcem Owsika, ja bym takiego idioty nie spodził. Powiedz, że go wydziedziczasz czy coś. Daj go do okna życia, albo alimenty może płacić. To możemy zrobić tak, że alimenty będą przeze mnie przechodziły. Czyli dajesz donate'a, to idzie do mnie, a ja może Owsikowi to przekażę. To wtedy rzucimy monetą, czy dać, czy nie dać. I Owsik będzie musiał wrzut monetu wygrać ze mną. Nie, to ja już tobie wolę do Nate'a wysłać. To się nie da z tobą wygrać ostatni, z monetą. Jak się nie da? Trzeba dobrze wskazać. Ja mówię na rybę. Ostatnio, kurwa. A tym razem złotówką rzucałem. Jeszcze jest tu Greek mongolski z wielbłądem. Mam orzeł czereszka. Filipińskie peso. Łatwo rzucałem. Był taki klip. Wiesz jak zrobić łatwo cztery dychy? Co? Jak? Jest jak? Zrobić cztery dychy? No jak? Nie. Gały o***ć koledze. Za 40 zł. To nie sprawa. No Andrzej, wow. Że takie rzeczy mówisz? To Andrzej. Znaczy ja tylko sugeruję. Potem k***a się dziwisz, że każdy cię nie... Ty sam nikt na mnie nie... Wy jesteście pojebani. A, zapomniałem o tym. Grzyby w dupie zapomniałem. No, grzyby w dupie, grzyby w dupie. Grzyby w dupie zapomniałem. Pozwaj, Dawidku, to nie ma co komu wytykać, to jest bardziej popierdolone. To mamy samych zjebów. Ej, chłopaki, ja wiecie... To jak skąd się Owsik tutaj wziął? No, jakoś się przypałętał, to jak większość aktorów. Przyszli... Ja dwa lata. Tak. Przyszli... Znaczy no, to jak wszyscy inni debile. Przyszli, oglądali, ja ich zrekrutowałem na szachownicę. No i się zostali. I sobie tak siedzimy z idiotami. Dawidku, a wiesz jaki jest ulubiony instrument raka? Organy. A wiesz jaka jest różnica między nowym Lamborghini a ciałem noworodka? Nowego Lamborghini nie ma w moim garażu. Boże. Można podziękować moim znajomym z podstawowy i z gimnazjum oraz internetowi za wychowanie mnie w ten, a nie inny sposób. Myślałem, że powiesz, że mieli noworodka w garażu. Ja nie, akurat nie mieli. Przynajmniej nie, żeby... Oni Dawidka zainspirowali do czegoś takiego. Przynajmniej nie, żebym wiedział o tym. Nic mi bynajmniej nie mówili, żeby doszło do takiego. Czyli możliwe, że mają, a nie wiesz? Tak. A co jeżeli Dawidek jest w ogóle w całej szajce, która porywa dzieci i w piwnicy je trzyma? Nie jestem. A co jeżeli oni jeszcze z Tomkiem współpracują? Czy ty właśnie mi zarzuciłeś, że jestem human traffickerem, zajmuję się handlem ludźmi i pracuję z Tomkiem? No właśnie, tak. To ci zarzuciłem. Okay, zacznijmy od tego, że nigdy nie współpracowałbym z Tomkiem. A dlaczego? Tomek jest świetnym partnerem do współpracy. Nie płaci, znaczy co, nigdy nie mieliśmy żadnej interakcji. Tomek jest świetny. Jest mało wymagający. Byle mógł się by wyżyć na czymś. Nie. Owsik. Tik. 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 Owsik. Tik. Tikujesz. Czemu mam taką schizofrenię wszyscy? Nie wiem. Jaka schizofrenia? Wszyscy skończyli. Normalnie. No co my słyszymy?
Dawid. 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 Wszyscy jesteście jacyś przykurwieni. Wszyscy, tylko nie Dawinek. Dawidek. Dawidek tutaj poziom trzyma. My jesteśmy kurwa normalni. Ale mylisz się, Dawidku, no przecież tobie też we łbie szumi. Ty byłeś pacjentem zero, jeżeli chodzi o tiki. Nie wiem, że ty zapoczątkowałeś tiki. Właśnie, pacjent zero to jest Dawidek. Nie, Dawidek to nie jest pacjent zero. Pacjent zero to jest chuj kurwa na krzesełku. No właśnie, no, sobie też tak. Prawda. Chuj na krzesełku był pierwszym osobnikiem z tikami. Ja. W sensie ze schizofrenią z tikami, bo to jakby andrzejowska schizofrenia powoduje tiki. To jest taka odmiana schizofrenii. Że się tiki napi***a. Jakby nie. To jest normalna schizofrenia, ale jeszcze masz tiki. Jest pojebane kompletnie, to jest najgorsza choroba. Jest gorszy niż HIV. Tiki są przejebane, to... Ja to mówię, to jakiś fundusz by się przydał. Ty, zakładamy jakąś fundację? Na ludzi, którzy mają tiki? Czy jakby sami dla siebie będziemy zbierali? Więc zajebiście. K***a, stanę się nowym Jurkiem Owsiakiem. Oczywiście spółka będzie zarejestrowana na Cyprze. No. I na nazwisko Mikiego. I Owsika. Na Owsika i Mikiego będzie firma na Cyprze. Na Cyprze Północnym, kurwa. Tam, gdzie Turasy. A gdzież by indziej? Zajebista by to była kompania. Byśmy się tyle nachapali, Dawidku, że to byśmy mogli do końca życia nic nie robić. Słuchaj, możemy to zrobić, ale jak wyjdzie chuj, to się nie znamy. Oczywiście i tym bardziej nie znamy Owsika i Mikiego. No tak. Ale ja was znam. No ale my ciebie nie będziemy. Ale ja... Miki i Owsik to są tacy Cory i Trevor, tylko że andrzejowscy. Tak. No... Tylko że oni nie udają. No właśnie. Tylko że oni nie są aktorami. To nie jest serial, to jest naprawdę. Wspomniał mi się ten jeden gif, gdzie Julia im pokazuje środkowe palce. To Ricky im pokazuje. Ten gif, wiem, który gif, to jest z pierwszego sezonu. Wiem, bo ja to oglądałem wielokrotnie. Ja mam... A to ja mam wszystkie z Walentowiczem odcinki na dysku. Chłopaku. Jak kiedyś... No, z Walentowiczem mam wszystkie 7 sezonów, każdy odcinek. Jak chcesz, to ci wyślę. Bo ja też mam to na Mediafire'a wrzucone. Właśnie, bo to tam ktoś mnie kiedyś prosił. Gdzieś zapodziać. No właśnie, nie, między innymi. Z CDA to zdjęli już. Dlatego właśnie, kiedyś to było na CDA, ja to z CDA pobrałem i se na dysku zapisałem, bo tak myślałem, że to k***a ściągnął. Ta scena z gapisz mi się na bebek po śląsku. Bo takie k***a cudowne. Gap... Nie gapię mu się na bebek. Gapisz mi się na bebek? Jo, nie. Ja to wolałem te oryginalne voiceliny. Nie, język śląski jest fenomenalny. To jest dialekt śląski. Tak, dialekt. Gwara. No. Pojadam się i znikam. Na razie, chłopaki, ja znikam. Nie. Co ty, Miki, odpierasz? No wymieniaj tego hetmana. I potem gońcem spijaj, albo wymieniaj gońca. Masz dwie opcje, wymienić gońca, albo uciec gońcem. Polecałbym uciec, bo masz k***a minus w materiale. Wymieniać się nie opyla. Każdy ma schizofrenię. Taka jest... No to nikt nie jest normalny. Gdyby on zagrał H3, to miałbyś przejebane. Ale nie zagrał. Głupi ma zawsze szczęście. No. Miki, ile masz chromosomów? Cicho, skupiam się. Bo za chwilę mu ucieknę. Więcej niż ty. Więcej od ciebie. Ja kiedyś na serio myślałem, że to tak działa. W sensie, że ten... Że... Tak pomiędzy nami, nie, Dawidku? Jeden z nas jest mądrzejszy od ciebie. Wiesz, ja zawsze myślałem, że im więcej chromosomów, tym lepiej. W sensie do pewnego momentu, dopóki nie dowiedziałem się, jak działa. Mikołaj to ma chromosomy jak Y, zamiast jak X. On to zbiera, k***a, jak achievementy. On na platynową rangę je robi. A, on wszystkie, on na tyle robi.
te wszystkie osiągnięcia. Są nawet achievementy z żółtymi papierami. Zgadza się. O, a myślę, że tam brakuje tylko jednego obecnie. Mikołaj to próbuje zrobić. Kolekcji. Mikołaj to jest fan Minecrafta. On chce zrobić achievementa. Co też, Dawidku? Czemu tam się ruszczeka u niego? Jak masz tego achievementa w Minecrafcie Howdy, bo to obiad na jutro. Że te wszystkie efekty masz na sobie, nie? To Mikołaj to samo z chorobami robi. Mikołaj tam psa trzyma, jutro do rosołu będzie dodany. Wszystkie weneryczne.